Tegoroczne święta będą skromniejsze niż przed laty, mówią mieszkańcy Suwalszczyzny. Na produkty potrzebne do przygotowania wielkanocnych potraw chcą przeznaczyć od 200 do 300 zł. Tak przynajmniej wynika z sondy, którą przeprowadziliśmy dziś na ulicach Suwałk. Większość z tej kwoty nasi rozmówcy wydadzą na zakup mięsa i ciast. Część osób kupi prezenty dla dzieci i wnuków. No, z 200-300 zł. I na co najwięcej? No zakupy. Owoce, słodkości dla dzieci. Ile będę miała? Ja więcej w domu robię. Wszystko. I ciasto, i ciasteczka, i... Lecisz 200 zł. I na co te zakupy będą Przeważnie na mięso, na wędliny. Lecisz tam ciasto. Oj, nie wiem, to może tym się zajmuję, wie pani. Nie mam pojęcia. No przede wszystkim jedzenie. Jedzenie upominki dzieciom, wnukom. Co z jedzenia? Oj, nie wiem. Te tradycyjne takie rzeczy. Dużo nie wyjdę, bo jestem na emeryturze. Niskie mam pobory. A jakie w ogóle zakupy będą? To już pieniążki daje córka. Łatwiej to wszystko. Ciężko powiedzieć, że tak naprawdę nie robiłam tych zakupów. Dopiero mam zamiar. Tak. No jajka na pewno, tradycyjnie, tak? Bo Wielkanoc. Tak skromnie, jak zwykle, ale zawsze kupuję za dużo. Jednak. I co się kupuje? Co się kupuje w tym roku? Planuję zrobić kaczkę. Takie mam plany, ale czy zrobię, to zobaczymy. Plany mam. I jakieś ciasto. A nie wiem. Nie wiem. Jeszcze nie planowałam tak, ale wydaję i składam te no, A jakie karteczki. Są planowane zakupy? Planowane już po prostu porobione. Te planowane, tylko nieobliczone. No, trochę idzie tych pieniążków ogólnie. Gdzieś 300 zł co najmniej. Bo to nieduża rodzina. A na co najwięcej? A najwięcej to na mięso idzie, na te pieczywa różne. Nie, około 1000. Podstawowe. I co będzie kupowane? Nie no, upominki dla żony, dla rodziny, upominki, wie pani. I na to jeszcze, na przeżycie, na zakupy świąteczne.